Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu to 23 organizacje ekologiczne z Wrocławia, które łączą siły, by ich głos był bardziej słyszalny. Złożyli 26 różnych wniosków do prezydenta miasta o ochronę prawną terenów zielonych we Wrocławiu. Te działania, które wykonujemy wspólnie jako wiele różnych organizacji, są po prostu bardziej skuteczne. Przede wszystkim mamy dużo różnorodnych osób w koalicji, to znaczy mamy i ekspertów, i ekspertki, którzy stricte zajmują się przyrodą, osoby, które stricte zajmują się transformacją energetyczną, dobrobytem mieszkańców we Wrocławiu, takim ogólnie pojętym, nie tylko przyrodą i klimatem, ale także kwestiami transportu. Prezydent ma w tej chwili 30 dni na to, aby odpowiedzieć nam na nasze wnioski. Oczywiście liczymy na to, że odpowiedź będzie pozytywna, a czy tak będzie, zobaczymy. Prezydent od samego początku kadencji mówił o tym, że zmiany klimatyczne, ochrona przyrody, zieleń jest dla niego niezwykle ważna. No, znajdujemy się na skwerze Wrocławianek. To piękne miejsce kosztowało 3 miliony złotych i takich miejsc powstało kilkadziesiąt od początku kadencji. Mamy tutaj 100 nowych drzew, 7 tysięcy roślin, niezwykle cenną inwestycję przyrodniczą. No i takie inwestycje, tylko te nowe i w pełni zrewitalizowane od początku kadencji, zajmują 100 hektarów na terenie naszego miasta. Wśród wymienionych terenów znalazły się m.in. Las Rędziński, Mokrzański, Mokradła Parku Wschodniego, Stawy Swojczyckie oraz Park Pilczycki. W sumie jest ich 26. W tej sprawie właśnie składamy te 26 wniosków. One służą temu, aby prezydent Jacek Sutryk poprzez RDOŚ i poprzez kontakt z Radą Miejską zainicjował proces ustanawiania rezerwatów, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych na tych wskazanych terenach. No to jest pewnie proces, który trochę potrwa, nie spodziewamy się, że to się wydarzy w ciągu miesiąca. Zdecydowana większość z tych terenów, o których dzisiaj powiedzieli społecznicy, już jest chroniona planistycznie w postaci studium miejskiego albo planów miejscowych. Zdecydowana większość z tych terenów jest przeznaczonych wyłącznie na zieleń i takie też te tereny pozostaną, ponieważ są chronione planistycznie. Ale więcej, niektóre z tych terenów już teraz są chronione także w innej formie prawnej, czyli na mocy ustawy. Na przykład w postaci Natury 2000 albo w postaci użytku ekologicznego. Prowadzimy także badania naukowe, jak likwidować wyspy ciepła. Na przykład projekt Grow Green na wrocławskim Ołbinie to jest właśnie taki projekt badawczy, który pozwala nam niestandardowo wprowadzać zieleń w tę część miasta zabetonowaną, tak aby odpowiedzieć na te wyzwania klimatyczne, które dla prezydenta Wrocławia są absolutnie priorytetem. Aktywistom zależy na ochronie tych terenów także ze względu na wartości edukacyjne. Najlepsze terenowe lekcje przyrodnicze możemy czasem zrealizować tuż po drugiej stronie ulicy, w najbliższym lesie czy nad rzeką. Tylko takie bezpośrednie doświadczanie przyrody zapewnia taką też więź z tą przyrodą, tak? Na nasze zlecenie naukowcy, na przykład z Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzą takie pełne analizy przyrodnicze właśnie po to, aby można było chronić także kolejne obszary na mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednym z przykładów są pola irygowane, to jest 1000 hektarów. Tam analiza trwała aż 2 lata, ona właśnie się kończy. Za kilka miesięcy poznamy wyniki badań ekspertów i jeśli one potwierdzą nasze przypuszczenia, że to jest bardzo cenny teren przyrodniczy, no to on oprócz tego, że w planie miejscowym jest chroniony wyłącznie z przeznaczeniem na zieleń, no to jeszcze dodatkowo będziemy go mogli chronić w postaci na przykład użytku ekologicznego. To są obszary, które wytypowaliśmy właśnie ze względu na te cechy. Cenne, warte ochrony, niechronione, zagrożone. Natomiast ta lista nie jest zamknięta. Każdy z Was może zgłosić jeszcze swój obszar, który spełnia te warunki i jesteśmy w stanie to zweryfikować. To są głównie obszary mokradłowe, łąkowe i obszary leśne. Wiadomo, że takie obszary są najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu, czyli na przede wszystkim na wysychanie, no a po drugie na biodegradację po prostu, czyli na zamieranie, to dotyczy lasu. My oczywiście przeanalizujemy każdy z tych wniosków, to 26 obszarów, każdy z nich zostanie przeanalizowany, no ale pamiętajmy także, że my cały czas prowadzimy tego typu badania. W ubiegłym roku powstał specjalny dokument, w którym znajdują się praktycznie wszystkie te obszary, są poruszone wszystkie te obszary i właśnie na mocy tego specjalnego dokumentu zostały zlecone te ekspertyzy przyrodnicze. No i gdy poznamy wyniki tych ekspertyz, no to wtedy będziemy mogli wiedzieć, czy, a jeśli tak, to na jakim obszarze możemy dodatkowo ustawowo chronić te obszary przyrodnicze. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.